Remake Wiedźmina 1 na nowym silniku Unreal 5 nadchodzi. Myślę, że to czas, by ograć prolog Wiedźmina 1, tylko stworzony w Wiedźminie 3. I w takim odcinku was dzisiaj witam. Ja jestem tuż po rozgrywce i bawiłem się naprawdę przednio. Całość modyfikacji posiada oczywiście oryginalny dubbing po polsku z Wiedźmina 1, milcząc tylko i wyłącznie intra, które jest po angielsku. Jeżeli lubicie Wiedźmina, możecie zostawić suba, znajdziecie tutaj wiele odcinków z ciekawostkami i z usuniętym contentem, który to ostatecznie oczywiście nie trafił do gry. I całość została nagrana w 2K na ustawieniach Ultra. Także możecie sobie zmienić jakość. Zapraszam! A więc może zacznijmy tak samo jak w modyfikacji Night to Remember. Nie wiem z czym się to je, ale miejmy nadzieję, że to będzie tak zwane smaczne danie. Nowa gra Witcher 1 Prologue. Do not... Generalnie nie wczytujemy i nie zapisujemy gierki, bo może to rozpierdupczyć gierkę. I tutaj staramy się nie skipować z cutscenek. Jeszcze napisali, że mamy się postarać nie umierać, więc dla tych, co jeszcze raz mi napiszą, że klinczowy jestem, bo zmieniam poziom trudności, mam tutaj nie zginąć, więc jak będzie źle, to będę zmieniał poziom trudności. Zrozumiano? Mam nadzieję, że tak. Witcher 1 Prologue. Zobaczmy, co to w ogóle jest. W jedynkę Wiedźmina okazji zagrać nie miałem, ale myślę, że przed tym, jak wyjdzie remaster, to zdążymy sobie ograć jeszcze tą niezremasterowaną wersję. Napiszę wam teraz z wielkimi literami, albo na dole będziecie mieli napisane, kiedy się kończy to intro, bo to jest generalnie intro z Wiedźmina 1, także możecie sobie to skipnąć, jeżeli was to nie interesuje. Na dole powinniście mieć na tych paskach zaznaczone, kiedy się zaczyna i kiedy kończy intro, a ja teraz się zamykam. If only she were not a deadly beast, a Striga. The traitor responsible for the curse became the bait. Wydaje mi się, że to jest też scena w Wiedźminowym Netflixie, była ta scena, gdzie właśnie ratowaliśmy i walczyliśmy z tą strzygą, o ile się nie mylę. Podobno to jest w ogóle jedna z ładniejszych scen z Wiedźmina 1, że bardzo fajna jest scena. Na pewno 15 lat temu robiła wrażenie, no teraz to wiadomo. Kurde, na 15 lat temu cutscenka całkiem niezła. Po co używać miecza, jak ma pięści gerwar? Z tego co pamiętam, to jedna blizna Wiedźmina, którą ma chyba tutaj na szyi i na ramieniu, właśnie pochodzi od ugryzienia tej strzygi, z którą teraz walczy. Thank you.
to jest Idni? Wygląda jak Idni, ale w jednym sensie jak Quell. Ale chyba Idni. Taka trochę komiczna mam wrażenie ta scena przez tą grafikę wiedźminowo-jedynkową. Jeżeli poważna, ale fajna. Tak jakaś śmieszna mi się wydaje. Mundo uciekł. Normalnie. Mundzia. Stary Mundo. On zamknął jej wejście, że ona nie może teraz tu wejść i się przykimać. I wystawi ją na światło dzienne, tak? I zobaczy, co się stanie. Wydaje mi się, że ta scena była w Wiedźminie. W pierwszym sezonie Netflixa. De facto beznadziejna ten Wiedźmin od Netflixa. Strasznie mi się nie podoba. I numer jeden hater. Samica. Though gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. Motyw muzyczny Wiedźmaka. I teraz powinniśmy mieć po polsku, wydaje mi się, giereczkę. Co się stało? Dlaczego nie jest po polsku? No, obawiam się, że będę musiał to naprawić. Widzimy się zaraz. 5 długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. To jest, z tego co pamiętam, scena z Wiedźmina 2 chyba. Bo oni, o ile dobrze pamiętam, tutaj mały spoiler, że w jedynce nas prawie zabili. I teraz uciekamy właśnie od nich. I to jest scena w Wiedźminie 2 i tutaj spotkamy pierwszą postać w Wiedźminie 2, czyli gościa, który się nazywa Erik. Z tego co pamiętam. Ale
Dobrze mówię? A może źle mówię, może to jest scena z Wiedźmina 1 i pierdziele głupoty. Tak, możliwe, że tak, ale jakieś podobno była chyba w Wiedźminie 2. Tak, oni nas chyba prawie teraz zabili, my przeżyliśmy, no i tak, wiozą nas chyba do Kermoren. Jo, tak mi się wydaje. Polski diabli, Boxman. Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Muszę sobie zobaczyć, czy jest głośno, czy jest w porządku. Strasznie cichy ten prolog, ale teraz powinno być wszystko git u was. Myślę, że będzie idealnie. A jeszcze jedna sprawa techniczna. Jakbym mówił przez nos, albo mój komentarz byłby w tym odcinku niezbyt błyskotliwy, to sorry widzowie, ale jestem fest chory, także jeżeli naprawdę coś gadał, jakieś głupoty, to jestem chory. A dla widza trzeba nagrać, Boxman. Tutaj powinien siedzieć taki gościu ze spluwaniem, teraz powinien tak odwrócić kamerę i taka spluwka powinna być. Muszę nagrać dla widza. Muzyczka. Uwielbiam. Lambert. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Kto to? Co to za gagatek? Swoją drogą, twórca tej modyfikacji dostał pracę po stworzeniu tej modyfikacji w CD Projekt Red, o ile źle, się nie mylę. Nie było parady! Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha! Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest mój. Chłopy, co chcą Wiedźmina zabić. To niezłe patusy. Rzezi mieszki zwykłe. Na Wiedźmina. Wesemirze, mamy gości! Kurwa, cała ekipa. Zamknę bramę. Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz!
Zainstalowano zawartość dodatkowych informacji na jej temat, znajdziesz w samoucku. Dobra, dawaj miecz, weź miecz, musimy się bić. Bitwa w Kermoren po raz kolejny. Bandyta z Salamandry, tylko nie oni. Jestem w stanie odpowiedzieć ekwipunek i zobaczyć, co się dzieje w moim ekwipunku? Jestem chyba. Ekwipunek, koszula, zardzewiały miecz i bełty. Aczkolwiek nie wiem, po co mi bełty, jak nie mam nawet tych. Nie mam nawet kusi. Ale powiem wam szczerze, że no, czekam na remake'a Wiedźmina 1. Ktoś wie, kim są napastnicy? Bo jak to będzie dwa razy lepiej wyglądać, to... Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary. To chyba się popłaczę, nie? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Remake około tam 2021 roku ma się pojawić. Tylko ja sobie jeszcze HUDA bym odpalił. Weźmy sobie ustawienia, rozgrywka, schematy sterowania, ustawienia dźwięku, ustawienia wideo, konfigurację interfejsu i weźmy sobie mały interfejs. I powinno być gites. Atak, atak! Im, co znaczy ból i strach. Zwykle jest dość nudno. Bandyci to rzadka rozrywka. No racja. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana mogą sobie Orzesz mój! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Czemu ze wszystkich rzeczy to akurat musi być coś, co przypomina jakiegoś kurde owada, których nienawidzę? Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Czemu to nie może być różowy pluszaczek? Zabójca do wynajęcia. A, my mamy jego okulary! Wyczuwam chyba magię. Tam musi być czarodziej. Tak mi się wydaje, że my posiadaliśmy te okulary magistra. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym Bredanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. Później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Pozdrawiam, z fartem! Smacznej kawusi, jebać kapusi, nowy wpis o postaci magister. O, a to bym przeczytał w sumie. Weźmy sobie tutaj bestiariusz, postać? Nie. A tutaj czemu nie ma nic kupione? Coś możemy, a nie jesteśmy w stanie kupić nic. A jestem w stanie założyć ten szybki atak? Nie, mutagenów też nie mamy. Weźmy sobie zadania. Muszę dostać się na górny dziedziniec, muszę pomóc pozostałym w obronie Kermoren. W ogóle zostaliśmy tutaj wrzuceni. Taką widzę od razu akcję. Brak wpisu o potwora, samouczek, postacie. Vesemir. Is the oldest and, to najstarszy i najbardziej doświadczony wiedźmin. Całkiem możliwe, że jest starszy niż jej samo Kermoren. Spędza każdą zimę w wieży, w fortecy. I rusza na drogę, kiedy wiosna. Kiedy pierwszy tutaj. No, kiedy będzie wiosna. Tak jak wszyscy. Mimo swoich lat jest całkiem żywy i wielu z młodych może zazdrościć mu.
życia, żywotności takiej, no, zdrowia, o. Magister, jeden z liderów Salamandry, którzy zaatakowali Kaer Morhen, był mężczyzna, który nazywa się Profesor. Następnym liderem był tak nazwany Mag, którego też już chyba spotkaliśmy, który wygląda dość dziwnie. Witam! Co ty chłopie, wariacie? Ale piękny ty, powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o fabułę, bardzo ładnie to jest zrobione. Dźwięki są też fantastyczne, jeżeli chodzi o gierkę. Te słowa są takie, jak powinny być. Plus na dodatek, powiem wam szczerze, że jeżeli... Kurde, jeżeli tak będzie wyglądać Wiedźmin 1 Remaster, czy tam remake to jest remaster, no to się popatrzę chyba ze szczęścia, nie? Absolutnie coś przepysznego. Już sobie wyobrażam, jakbym kurde miał teraz całego Wiedźmina 1 ograć nawet na tym silniku, który de facto jest chyba gorszy od tego, którego od Unreal Engine'a, na którym będzie tworzony remake. Ty, bo ja umrę. Stop! Ja mogę używać znaków? No kurwa, nie mogę! Au! Au! Proszę, żebym nie zginął! Ty, no ja już zginąłem. Lipa jest, lipa! Ja nie mam żadnej jaskółki, kurwa, nic nie mam. Pyk, pyk, nie! Unik! Proszę, bo kazali mi nie ginąć. Nie wiem, na jakim gramy poziomie, ale wydaje mi się, że w miarę trudnym. Tutaj są bomby na trzecim poziomie, a ja sobie nie jestem w stanie z nim poradzić. Czemu nie jestem w stanie rzucać znaków? Nie wiem, ale no niestety nie jestem. Mistrzowskie narzędzia partnerskie. To jest jedyna rzecz, którą znalazłem. A weźmy sobie jeszcze na chwilę ekwipuneczek. I zobaczmy... No pancerz, ja mam chłopie koszulę, nie? Tragedia. Zobaczmy sobie alchemię, czy jestem w stanie coś stworzyć. Jaskółkę. Ale no, potrzebujemy składników na jaskółkę, a owych niestety akurat nie posiadam. Puść! Oła, dobra, na szczęście tu się chyba nie da zginąć. I bardzo dobrze, kurde. Bo w innym wypadku byłoby strasznie ciężko. Oni mi tu kazali nie ginąć, a ja chłopie już mam 0 HP. Już by było po zabawie. Bym musiał od nowa wszystko przechodzić. A najgorsze jest też to, że niestety oni tutaj mówią, że nie warto jest skipować cutscenki, bo może się coś pobugować. Sorry, że ja też tak zatrzymuję co chwilę do nagrywania. Chociaż to pewnie nawet nie zwracacie na to uwagi, ale no muszę właśnie popatrzeć na to, czy dźwięk jest dobrze i tak dalej. Muszę dostać się na górny dziedziniec. Jak na moje, to jest to górny dziedziniec. Zabić skurwysyna! Tędy nie przejdziemy. Za mną do Savoli! I podobno, jeżeli porównamy sobie 1 do 1, na przykład ten obraz właśnie z tego remastera i obraz z Wiedźmina 1 intra, tego prologu znaczy się, no to się okaże, słuchajcie, że jest to bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlone i są to dosłownie kasenki z Wiedźmina 1, tylko że na silniku Wiedźmina 3, czyli... Czy na jakim to jest silniku? Red Engine chyba, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, muszę otworzyć bramę, taka jest nasza misja. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie tutaj podjąć jakieś wybory? Jakiś dany wybór będzie miał dane konsekwencje? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale widzę, że bandyci są odwróceni plecami. Także raczej jestem ich w stanie załatwić. Pyk, pyk, piękne uniczki i dusimy, ała. No szybciej, no staram się, tylko mnie biją, kurde. A następny cios może być niestety śmiertelnym ciosem, tak naprawdę. Żebym się tylko nie zbagował. Pyk, 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 pyk. Dobra, bandyci Salamandry pokonani, jestem w stanie z nich coś pozbierać? Nie. Dobra, co mam zrobić? Otworzyć bramę. To nasi są tam z tamtej strony? Chyba nasi, a tu coś jest do podniesienia. Pokaż. Chlip. Fiolka i fiolka. No to niedużo akurat. Dobra, otwieram, już wam otwieram bramę. Psz,
jeszcze raza. Monka W. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dungeonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. Czyli też teraz. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Ciekawe, ile lat to się dzieje przed wydarzeniami z Wiedźmina 2 i z Wiedźmina 3. Skoro Wesemir nazywa Triss Merigold dziecinką, to zgaduję, że generalnie sporo czasu temu to się działo. Dawaj mi te eliksiry. Załóżmy sobie groma, wypiję właśnie później, a skółkę teraz wypijemy. Chociaż na szczęście nie da się chyba tutaj za bardzo umrzeć. To i tak sobie walniemy takie, wiecie, żeby lorowo było dobrze. Już idę. Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Zanim wejdziemy, wypij eliksir grom, który dał ci Wesemir. Dobra, pierdolę. Chyba, że muszę wypić. Idziemy? Dobra, chodź. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. O. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin. Ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No to nie, no nie wiem, czy... Szybko, do laboratorium! No tak, szybko do laboratorium. To nie wiem, czy akurat mówi prawdę. Coś czuję, że tak zwany jest trolling robiony z ciebie. Beczunie sobie z ciebie wariacie ciśnie. A ja tu chciałem młynek zarzucić w bandytę Salamandrę, a zapomniałem, że ja nie mam tej umiejętności młynkowej. Powiem wam szczerze, że jak sobie teraz oglądam to intro, ten prolog, to powiem wam szczerze, że naprawdę mam ochotę sobie zagrać teraz Wiedźmina 1. Tylko ja wiem, że Wiedźmin 1 wygląda jak klot. A jeżeli naprawdę Wiedźmin 1 remake ujrzy światło dzienne, to zdecydowanie będziemy w niego grali. No jeżeli teraz by nawet stworzyli grę całą, czyli Wiedźmina 1 na tym silniku Red Engine, czyli na tym, na którym jest Wiedźmin 3, to i tak to pewnie bym zagrał. Ilustrowane Atlas Insektoidów. Kramopank pod tego owego, żyje głównie na terenach podmokłych. Czy to są książki z Wiedźmina, Wiedźmina 1, czy to są książki z Wiedźmina 3? Dziki Gon. Pancerny krabopająk. Dobra, pozbierajmy tu te rzeczy. Znaczy wątpię, że one się przydadzą w sumie. A tu trochę tych rzeczy do zbierania jest. Dobra, tu jakieś znoszone skóry są. Chyba sobie tutaj po prostu to odpuścimy i lecimy przed siebie. Tu jest bardzo dużo rzeczy do pozbierania. No ale są to raczej bezużyteczne rzeczy. Chyba, że książki są z Wiedźmina 1. Niby mu, co ani osłem, ani koniem nie jest. Wiedźmińskie znaki, choć cechy ma obu. Tak, Wiedźminów nie można zaliczyć ani w szeregi obdarzonych magicznymi talentami, ani do pospólstwa prostego. No nie pokonasz, a gdzie ty się bijesz? A gdzieś tutaj. Co tu jest za bitwa prowadzona beze mnie? A bardzo dobrze, Leo. Dusimy, dusimy. Kim jest Leo, nie wiem, bo książek niestety nie miałem okazji przeczytać.
Chociaż szczerze mówiąc planuję sobie kupić audiobook i w końcu machnąć te wszystkie książki w pracy gdzieś tam, bo i tak robię coś 10 godzin, to na przykład maluję, no to przez 10 godzin mógłbym sobie posłuchać książki. Myślę, żebym sobie w miesiąc, kurde, wszystkie książki, wszystkie tomy pierdzielo, a zapowiada się Wiedźmin, jeżeli chodzi o książki, całkiem dobrze, tylko nie wiem, w jakiej kolejności to czekać, czytać. To jest największy problem. O, a tu były zablokowane te schody w dół w Wiedźminie Trójce. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. No to witam. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Uderz Ardem w tę stertę gruzu i będziemy mogli przejść. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. A ja przecież nic nie pamiętam, dlatego tego. Ja przecież nie pamiętam, co się działo, bo coś mi się stało i byłem ranny i pozapominałem, o co chodziło w moim życiu. I dlatego nie byłem w stanie używać znaków Quena, ani żadnego ich, i tak dalej, jak się wcześniej biłem. Ja mówię, czemu nie mogę używać? Przecież mam adrenalinę, wszystko. A nie adrenalina była problemem, tylko to, że Gerward nic nie pamięta. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Podobno też Wiedźmin 1 jest najlepszy, jeżeli chodzi o fabułę. Tak słyszałem. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nigdy nie miałem okazji zagrać Wiedźmina 1. Przez to, jaką oprawą graficzną on tutaj operuje. Ale na pewno sobie ogramy Wiedźmina 1. Nie wiem, czy teraz, czy później, ale ogramy. Przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia. Na pewno przed remakiem. Triss, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savolą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. O kurde, no to coś czuję, że pokażę wam zapewne dwie opcje dialogowe, chociaż one mogą się zupełnie inaczej potoczyć, także nie wiem, czy wam pokażę dwie opcje. Zdecyduję jeszcze, a co robimy teraz, przede wszystkim na tym gameplayu? To przede wszystkim pewnie nie są opcje dialogowe, tylko gameplayowe. Idę z Triss, laboratorium jest ważniejsze. Dobra, idę... Nie, zostaję... Albo idę z Triss. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy.
A potem sobie zapewne zobaczymy, co się stanie, ziemia, kiedy wybierzemy drugą opcję. Zaraz się przebiją. Chyba, że to ostatecznie nie ma znaczenia. Zaraz się coś tutaj podzieje. I tak zostaniemy rozłączeni. Musimy chronić laboratorium. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. To kurde, to my w jedynce straciliśmy pamięć, w dwójce i w trójce? Czy jak to działa? Czy w trójce my straciliśmy pamięć? Czy w dwójce straciliśmy? Wydaje mi się, że też. My ciągle tracimy pamięć. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Okej. Okay. O, oła! Ty, płonę! Zabij! 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 Bandytów! Bandytów! Wysysa z nich energię życia. Pyk! Dobra, już po energii, wariacie, trzymaj się. Świetna robota, ale za dużo to ja mu damage w sumie nie zadaję. To może teraz jest odpowiedni czas, żeby tutaj zażyć groma. Pyk. Ale w ogóle mega długo trwają te eliksiry. Ten grom trwa, kurwa, w nieskończoność. Z tego co widzę. Trzymaj się, Savola. Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Dzida, dzida, biegnij, biegnij ze mną, Leo. Kontrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Kurde, bardzo dobrze zrobiony prolog. Chociaż nie grałem Wiedźmina 1, to mam ochotę. Przestań, jak ładnie to ktoś zrobił, nie? Mega szacun. Oczywiście link do samej modyfikacji, jeżeli sami będziecie chcieli sobie pograć, znajdziecie w opisie. Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Jak posiadam odpowiednią umiejętność wykupioną, to jestem chyba w stanie. Coś czuję, że nie... A nie spoileruję nic. Sprawdźmy. Leo, stój! Coś czuję, że nie we mnie. Wiedziałem, że strzeli. Zbijanie pocisków to bujne. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Żaden wiedźmin nie umiera w łóżku, co? Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni.
Triss ledwo uszła z życiem walcząc za nasze sprawy. Jest super. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. A ten Leo to był jakiś chyba młody Wiedźmin, tak mi się wydaje, nie? A może on w ogóle nie był Wiedźminem, bo miał chyba w miarę takie normalne oczy. Może to był po prostu Wiedźmin, ale jakby człowiek. Tylko trenowany przez Wiedźminów, nie wiem. Nie znam historii Leo jakiegoś. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Muzyka jest tu przepiękna. Powinienem odnaleźć Lamberta. Ochrona Kaer Morhen to jest nasza misja, uktoroniono wpis. Niestety te wpisy są po angielsku, więc... Geralt, co się dzieje? Nie chcę mi się tego wszystkiego tłumaczyć. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. No dobra, gdzie znajdę alkohol, no to pamiętam. Pewnie będę miał to zaznaczone na mapie, także akurat pamiętać nie muszę. Nie, pamiętam, gadam głupoty, wuja pamiętam. Szczerze mówiąc, tak bym nie miał zaznaczonego tego na mapie, to w życiu tego nie znalazł. Na szczęście gra jest stworzona dla rozrywki, a nie dla osób myślących tacy. Akurat jestem w stanie w to zagrać i odnaleźć kamyszki białe. Calcium Equum, czymkolwiek calcium equum jest. A ja nie mam tego calcium equum? Jest przy sobie? On gdzieś mówi, że to one tu jest, tego w skrzyni jakieś, nie? Coś takiego, białe kamyki. Fiolka. Kurde, tu nie ma nic więcej, ty. Dobrze jestem? O, jest, calcium, jest, mamy to. Znalezione. I teraz musimy zdobyć białą mewę. Kroniki historii Redani. I tutaj dziki gon, możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. No już znalazłem kalcium, nie? Chyba, że jeszcze troszeczkę potrzebujemy tego w ekwipunku. Tu coś jeszcze jest do podniesienia. Butelka wody. No i więcej nic tu chyba nie jestem w stanie podnieść. Pamiętam tutaj tą misję też usuniętą z Wiedźmina, którą nagrywałem. I to jest usunięty content. Geralt gotuje omlet dla... na Yennefer. Możecie pewnie kliknąć tutaj na górze, bo wam wyskakuje ten film. Jeżeli nie widzieliście tej misji, no to możecie sobie obczaić. No i teraz biała mewa. Gdzie ja znajdę białą mewę? Muszę znaleźć białą mewę. Rozumiem, że chodzi o ten eliksir, biała mewa. Raczej nie chodzi o... o taką żywą białą mewę. Może na dole? Idźmy zatem, zobaczmy. Chyba, że tu jest wszystko zawalone?
A nie jestem w stanie teraz tam wejść. Muszę znaleźć białą mewę. Gdzie miałem znaleźć tą białą mewę? Powyżej mi pisze. Jeszcze wyżej? Chyba tak, bo musimy iść na samą górę, skoro pisze powyżej. Jak mi się wydaje, nie jestem w stanie biegać tu sprintem. Nie wiem czemu. Oj, przeciwnicy! Już ich słyszę. Ja mam jakiś nowy mieczyk, możemy go założyć aktualnie. Weźmy ekwipuneczek. Aktualny nasz miecz to zardzewniały stary miecz, a ja mam tutaj na przykład nowigradzki długi miecz. I brzeszczot z Vicovaro. Druga panna z Vicovaro. Dobra, możemy to też chyba ulepszyć. Pyk, naprawić znaczy się. No i teraz to mi się chyba będzie ze dwa razy lepiej ciochać frajerów, dobrze mówię? Wydaje mi się, że super mówię. Co wy mnie tu chcieliście oszabrować? Niegodziwcy? Pyk. Ale muzyka fajna. Inna na pewno. Dobra, i teraz biała mewa. Mamy to, woda książęca, biała mewa. Wydaje mi się, że posiadam absolutnie wszystkie składniki. I teraz co my mamy zrobić? Bo tu jest troszeczkę to pobugowane, no nie? Bo to się nie aktualizuje na bieżąco. No mieliśmy zrobić z tego elixir na Triss Merigold, także może chyba zejdźmy od razu na dół. I chodźmy do tej Triss Merigold. Chyba, że jestem w stanie wejść w alchemię. Jakoś tutaj którymś przyciskiem, alchemia. I gdzieś tutaj coś wykonać dla niej. Odwarska kreabo pająka, petardy, substancje alchemiczne. No wydaje mi się, że nie, że to muszę zanieść z powrotem do Lamberta te wszystkie rzeczy i on dla niej wykona ten eliksir, bo on miał mi generalnie dać jakiś schemat na wykonywanie tego eliksiru, no nie? Tam Wesemir powiedział, że on mi da schemat, no i ostatecznie tego schematu nie dostaliśmy. Tu jest pobugowane, tu wszystko podniosę, co mogę podnieść, więc wydaje mi się, że rura na dół. Tutaj jestem w stanie na przykład wejść? Zamknięte. Po co tutaj okna? W ogóle, czy co to jest? To jakieś takie dziwne okna są zamurowane. Może wcześniej tu był widok na tego. Na jakieś piękne góry. Dobra. I gdzie znajdę Lamberta? Lambert. Huncwocie, hotu. On gdzieś tu przy jakimś kominku miał być. A gdzie tu jest, kurde, kominek? Mówi, że nie może zostawić Triss Merigold. Gdzie jesteś, Lambert? Tu jest kominek, a widza. Mam wszystkie potrzebne składniki, mi się wydaje. Witaj ponownie. Nie no, wszystko mam. Bywaj. To co teraz? Porozmawiać z Triss? Witaj ponownie. Gdzie znajdę alkohol? A, alkohol jeszcze. A no to mamy, tak. Na pierwszym piętrze. To mamy. Skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Mam. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć kalcium equum? W pokoju wieczornym. Też mam. W skrzyni. No i dobra, i co dalej? Bywaj. No wszystko, czego potrzebuję, wszystkie składniki, które potrzebuję, to mam już przy sobie. Dobra, delikatnie tutaj ta misja jest zbugowana i musiałem wczytywać chyba 3 razy. Ale nadal mam tutaj zaznaczone, że nie znalazłem tego calcium equum. Ale pojawiła się też opcja, zrobiłem wszystko, co prosił Lambert, muszę z nim porozmawiać, także może... Witaj ponownie. Może już się uda, udało się wykonać misję. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie, zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. Sorry, że tam przerwałem, ale gość. Oto receptura. Strasznie chaotycznie mam. Ostatnio. Muszę porozmawiać z Wesemirem. Rozumiem, że misja Calcium Equum, że muszę znaleźć, to będzie na całą wieczność pod tego podpięta. Ale dobra, zignorujmy to, miejmy nadzieję, że nie będzie to tylko powodować tutaj przyszłych błędów. I Triss się obudziła, witam. Czy ona śpi nadal? A, śpi nadal, tylko po prostu
To też jest zbugowane, okej. Okay. Ale no, wybaczamy, tak to robi i chyba jedna osoba w ogóle. Na górze zastałem kilku maruderów, ale... Także rozumiem. Totalnie pochrzczę mam, jeżeli chodzi Lamberta. O to, co oni zrobili tutaj. Nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Wiedźmińska zbroja cechu Manticory. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kaer Morhen. Tak, dawniej Kaer Morhen było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kaer Morhen przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjodzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny, przez przypadek przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. O kurde, kim był Leo? Kim był Leo? Bo ja też nie wiem. Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Kurde, zapowiada się dobrze ten Wiedźmin 1, szczerze mówiąc, naprawdę. Jak solidna gra. Tylko ta oprawa graficzna i mechanika bicie się. W tym mam ochotę pobrać chłopy, kupić i pobrać Wiedźmina i grać. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kaer Morhen, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Mamy coś jeszcze do pytania? Nie. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. No dobra. Jaskółcze dzieło, otrzymano nowy przedmiot. Bywaj. Muszę wziąć pazur z truchła przerazy i oczywiście znaleźć calcium equum. Ale calcium equum już mamy, panie gro. Prosiłbym o jak najszybciej zaktualizowanie tej misji. Miejmy nadzieję tylko, że to nie pobuguje dalszej naszej przygody. Pazury przerazy, mamy to. O kurwa, no zbugowane. No znalazłem te przerazy. Miałem iść na jakieś ognisko, no zbugowało się znowu.
Bo ja, a ja wiem dlaczego się zbagowało. Bo ja klikłem kurde spację. A to nie trze- to trzeba kurde nie brać spacją. Dobra, wczytamy sobie. O kurwa de. Dobra, i tak muszę wczytać, nie mam wyboru. Szybki zapis. Niedobrze. To jest zapis przed 20 minut. Dobra, powinno być teraz gitesz. Podchodzimy do przerazy. I musimy zamiast kliknąć spację wejść wszystko, bo to jest zbagowane, zapomniałem o tym. Dlatego mi się bagowała gierka, trzeba kliknąć na te pazury. No właśnie, i wtedy dopiero damy grze do zrozumienia, że podnieśliśmy te pazury. Jeżeli chcemy to naprawić, to jest też opcja hotfixa tego, ale ja sobie tego nie wgrałem, bo nie wiedziałem o co chodzi. I teraz mi się przypomniała, że taka opcja istniała. Musimy udać się do Vesemira, ale no teraz to nie będę wgrywał hotfixa, po prostu... No. Przez najbliższe 10 minut, jak będzie coś do podniesienia, to po prostu kliknę. Co się stanie, jeżeli pomylę składniki? Co się stanie, jeśli pomylę składniki? Będziesz musiał znaleźć nowe. Skąd je wezmę? Po pazur i jaskółcze ziele zgłoś się do mnie. Eskel na pewno ma jakiś alkohol, a minerał widziałem na piętrze. Ale postaraj się tego nie schrzanić, to nie jest trudne. Gdzie się podzieli Lambert i Eskel? Lambert poszedł do biblioteki, a Eskel zaniósł Triss do pokoju. Obaj są teraz na górze. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Dobra, to już wszystko wiemy. Mam już wszystkie pytaliśmy wcześniej. Eliksiru. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. No dobra, bywaj. Bywaj. Muszę przyrządzić eliksir. O, a ja? Faktycznie musimy siąść przy ognisku albo czymś takim, czy po prostu? Tutaj jest jakiś nalemia. Tutaj będę miał odwary jakieś, które muszę wykonać. Czy coś takiego? Petardy? Substancje alchemiczne? Zadania! Eliksir dla Triss. Potka, która uratuje życie Triss. Wykonaj przedmiot. Cacy jak dla mnie. Powinienem zanieść eliksir Triss. Obrona w Kermoren. No powinienem, skoro jest to eliksir, kurczę, dla Triss. Czy ja tędy przejdę? No, trochę... Trochę to było nierozsądne, bo mógłbym wszystko pobogować. Ale jest okej. Okay. Udało nam się. Triss powinna być na samej górze. Góra jednak tego Kermoren kojarzy mi się bardziej z Yennefer niż z Triss. Tutaj jest w ogóle świetna misja. Gdzie jako Geralt, Lambert i Eskiel przebieramy się za loży czarodziejek. Głupia ta misja jak bud jest. Ale przez to śmieszna. No i chyba śpi na łożu, który Yennefer wywaliła. Wydaje mi się, że to była właśnie... Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Dziękuję. To było jakieś łoże, które Yennefer wywaliła. Śniło przez mi się, to, że spała na nim Triss. To możliwe, że to te łoże. Tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać. Ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Oczywiście, z przyjemnością. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Każdy popełnia błędy. Nie ma nic do wybaczania i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Nie ma nic do wybaczania i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. To była chyba najdłuższa opcja dialogowa do wybrania w historii. Patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Będzie sprawdzone? Ja widzowie spierdziałam w takim razie. Ale jest skakane. Dobra.
Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Oczywiście, że byłem. Pozdrawiam, nie ta kamerka. Pik. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Chyba chcę. Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Oj, to będzie bardzo długi odcinek. Dwie godziny. Duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta? Królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Raczej nie. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. No to co, ruszajmy, nie dajmy Vesemirowi czekać. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Że bandytom udało się ukraść te sekrety wiedźmińskie. Ich lider zarykański mag. Coś tam, że nie zdążyłem przeczytać, słyszałem. Między innymi na to przeczytałem i wam sytuację, to mi mózg nie działa. To udaliśmy się na zachód, na Wyzimę. Chyba zachód. Outskirsy, czyli blisko Wyzimy. Coś jeszcze? Error 404. Content nieznaleziony. Także to, jeżeli chodzi o
Wiedźmina 1 remake'a to by było na tyle, ale spokojnie widzowie, jeszcze przed nami 40 pewnie minut kontentu, bo zamiast udać się razem z Leo zabijać magistra, udamy się zabić przerazę. Także zostańcie ze mną, tylko muszę to wszystko od nowa tutaj przechodzić teraz. Dobra, więc stoimy tutaj przed jedynym wyborem tak naprawdę, jaki mamy w tym prologu, tym remake'u, remasterze, czy jak się to tam nazywa. Zostajemy z Vesemirem, zajmiemy się przerazą, to jest mój wybór. Zostaję z Vesemirem, zajmiemy się przerazą. W takim razie idę sama. Pójdę z tobą, nie możesz sama za nas walczyć. Dziękuję, Eskel, miło z twojej strony, ale zamierzam się teleportować prosto do waszego laboratorium. Jako przyciągacza użyję Savoli. Jest połączony mentalną więzią z drugim magiem. Boję się, że mogłabym cię zgubić po drodze. Uważaj na siebie. Jestem dużą dziewczynką, poradzę sobie. Geralt, weź ten eliksir. To puszczyk, regeneruje wytrzymałość. Jeszcze jedno. Jak dojdzie do walki, walcie Ardem w dzwony i kotły. Potrzebujemy dużo hałasu. Chcę, żeby nas usłyszeli w wydzimie. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie, zaraz coś się wydarzy. Choć widzieliśmy tą kasekę, ale zobaczmy jeszcze raz. Jak drży, czujecie? Czujemy. Zaraz się przebiją. Okej, a więc bitwa z przerazą. Okej, problem jest taki, że ja mam tylko broń stalową, wydaje mi się. Czy nie mam miecza srebrnego. Może być to problematyczne, no ta przeraza, no umówmy się, najlepiej na świecie zaskryptowana nie jest, ale ciężko się dziwić. Skoro to chłop pewnie sam stworzył ten model i sam wszystko skryptował, to znaczy i tak mega szacunek za to, jak kozacką robotę wykonał w tym modzie. No coś przepięknego, jeżeli 2 godziny naprawdę dobrej rozgrywki. Żałuję, że to nie jest całkowicie pełna gra. Byłbym w stanie za nią zapłacić naprawdę spore pieniążki. Jeżeli ktoś by 200 mi kazał za tego remake'a, jak najbardziej. Plądrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Słyszałeś, co mówiła Triss? Oni są w laboratorium. Nie mogą ukraść naszych tajemnic. Z przykrością muszę powiedzieć, że tym razem Triss się nie myliła. Trzeba powstrzymać tych ludzi za wszelką cenę. Geralt, biegnijcie z Leo do laboratorium, a ja zajmę się Triss. Tylko bądźcie bardzo ostrożni. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Dobrze, Vesemirze. Zrobimy, co w naszej mocy. No, tak, biegiem! No i wydaje mi się, że to jest na tyle, że dalsza tutaj część toczy się tak samo. Możemy sobie to zresztą skipnąć i zobaczyć. Wydaje mi się, że tak, że jest tu dialog. Magister. Oni nam sprzedają kopa. Jo. I dalej wszystko toczy się tak samo. My nie trafiamy mieczem, Leo umiera. I pewnie robimy zupełnie te same rzeczy później. Także to by było na tyle. To był Wiedźmin 1, prolog z Wiedźmina 1 wrzucony do silnika Wiedźmina 3, czyli o ile się nie mylę, Red Engine. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Możecie zostawić like, jak pewnie widzicie, jest on mega długi. Trochę się musiałem namęczyć, żeby zainstalować tego moda i zainstalować też polską wersję, bo tam były pewnego rodzaju problemy. Jeżeli sami chcecie sobie ograć i zobaczyć, czy twórcy tutaj nie poukrywali jakichś ciekawostek, książek i tak dalej, link znajdziecie w opisie. Kliknijcie sobie w tą playlistę, która wam tutaj wyskakuje, jeżeli lubicie różne ciekawostki, usunięty content, który ostatecznie nie trafił do gry, a który udało się przywrócić. No i zostawcie suba po więcej ciekawostek, tajemnic i informacji na temat Wiedźmina 4 czy Wiedźmina 1 i nadchodzącego remake'a.